Integracyjne spływy kajakowe są już tradycją w spółce Rafako. Tym razem pracownicy mieli okazję podziwiać nadwarciańskie krajobrazy, pokonując ponad 22 km wodną trasą. Tegoroczny, ósmy już spływ kajakowy zorganizowała Fundacja Rafako. W ostatnich latach pracownicy Rafako mieli już okazję płynąć rzeką Rudą, Małą Panwią czy Górską Skawą. Tym razem organizatorzy zaprosili uczestników wodnej przygody do wzięcia udziału w spływie rzeką Wartą. Wybieramy co roku inną lokalizację. Zależy nam na zmienności, zależy nam na tym, żeby nie było ciągle tak samo. Zmieniamy się, firma się zmienia, nasze imprezy sportowe się zmieniają. Dla wszystkich, którzy jeżdżą, za każdym razem to jest coś innego. Eskapada rozpoczęła się w Prusicku. Mimo chłodu i przelotnego deszczu, załoga Rafako była pozytywnie nastawiona do czekającej ją przygody. Mam nadzieję, że nas tutaj deszcz nie postraszy, aczkolwiek my się deszczu nie boimy, dajemy radę. Nie takie spływy przechodziliśmy, pamiętny spływ na Skawie, gdzie kajaki się wywracały, ale wszyscy dali radę, było świetnie. W tym roku myślę, że będzie równie przyjemnie. Jest tutaj nas prawie 120 osób. Mamy też ze sobą emerytów Rafako, bardzo szerokie grono. Wszyscy będą, mam nadzieję, się świetnie bawić. Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa, zadbano o odpowiednie przeszkolenie. Ratownicy przedstawili zasady zachowania się na wodzie i ostrzegali przed brawurowymi działaniami. Tych osób jest bardzo dużo, więc to jest bardzo ważne to, żeby osoby, które wsiadają do tych kajaków, naszych jakby komend wysłuchały i wykonywały. I to jak na każdym kąpielisku, czy na każdej rekreacji jest bardzo ważne, żeby osoby, które korzystają z tego rodzaju turystycznej przygody, potrafiły się dostosować do naszych jakby zaleceń. Niezastosowanie się do zasad bezpieczeństwa może grozić wypadkiem. Choć kajaki są bezpieczną formą spędzania wolnego czasu, warto wiedzieć, że na wodzie wiele może się wydarzyć. Wydarzyć może się praktycznie wszystko, od takich ekstremalnych rzeczy jak na przykład podtopienie przy przewrotce. Jeżeli mamy silny nurt, przeszkodę dość masywną, mogą po prostu ludzie nie zdążyć wysiąść z tego kajaka zwyczajnie podczas tej przewrotki. Oprócz tego różnego rodzaju otarcia przede wszystkim, zdarzają się zwichnięcia, złamania, bo wiadomo, ktoś uderzy nadgarstkiem w przeszkodę, ktoś źle stanie, dno jest muliste, są różnego rodzaju dziury, kamienie, więc istnieje tutaj prawdopodobieństwo jakiegoś zwichnięcia, ale raczej bardziej poważniejszych przypadków zwykle nie ma. Po bezpiecznym i dość suchym wodowaniu uczestnicy spływu wyruszyli w malowniczą i około 22-kilometrową trasę. Choć wśród uczestników było kilku amatorów, jak również dzieci, to wszyscy pokonali trasę w około 4,5 godziny. Meta znajdowała się w miejscowości Kule. Długa trasa, ładna pogoda, ale generalnie było warto. Było trochę trudno miejscami, ze względu na to, że jednak ten poziom wody jest taki, jaki jest, ale ogólnie oceniamy bardzo, bardzo pozytywnie. Większość uczestników przygody było zachwyconych urokliwą Wartą. Rzeka pokazała różne oblicza, serwując kajakarzom liczne przygody i malownicze krajobrazy. Były przeszkody, płycizna, bo jest susza, nie wiadomo. Jakby nie było suszy, to piękna rzeka. Fajnie by się płynął na pewno. 20 cm wyżej byłoby fajnie. Więcej drzew tutaj było niż na ostatnim, przynajmniej moim spływie, więc nic takiego jakiegoś tam specjalnego nie ma, ale na przykład jest więcej drzew, trzeba więcej uważać, więcej zakrętów. Na trasie było bezpiecznie, choć zdarzały się drobne przygody. Część kajakarzy wróciła na metę w mokrych ubraniach, a jeden z uczestników musiał radzić sobie ze złamanym wiosłem. Na jednej trzeciej trasie złamało się i tak musiałem dopłynąć. Ale udało się. Udało się, no wiadomo. Nie wywróciliśmy się na szczęście, tylko mieliśmy wiosła bez tych ochraniaczy.
i ściekało po prostu nam do kajaku. Także pływaliśmy w środeczku. Też mieliśmy cięższy kajak przez to, ale dopłynęliśmy. Gorsze momenty. Gdzieś tam trzeba było wyjść z kajaku, przenieść troszeczkę, popchać, ale raczej tak fajnie, w porządku. Coroczne wypady pracowników Rafako to poza okazją do rozrywki możliwość integracji pracowników. Można poznać też inne osoby z firmy. No i wiadomo, tak, jeżeli się już kogoś zna, no to i atmosfera jest później też lepsza. To niezbędne. No to pomaga. Ci, co się lubią w czasie wolnym, to potem bardziej się lubią w czasie pracy. Automatycznie praca jest efektywniejsza. Ale w spływie wzięli udział nie tylko pracownicy. Do udziału w wyprawie zaproszono też ich rodziny, jak również emerytów spółki Rafako. Pani Monika zdecydowała się pojechać na kajaki, żeby aktywnie spędzić czas z dawnymi współpracownikami. Nie chcę zrywać kontaktu. Jeszcze jest wiele osób znajomych. No, po prostu trzeba jeszcze żyć, nie? A po powrocie na wodniaków czekał ciepły posiłek i wiele atrakcji. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku czy wbijaniu gwoździ. Dla dzieci przygotowano też liczne animacje. Za realizację zadań związanych z integracją pracowników odpowiada Fundacja Rafako, która chce aktywizować pracowników spółki i integrować ich poprzez organizowanie wspólnych imprez. Organizacja tego typu imprez jest bardzo istotnym zadaniem postawionym przed Fundacją Rafako, stąd nasze poważne, mocne zaangażowanie w tego typu działalność. W tym roku takich imprez, może nie takich, ale podobnych imprez będzie więcej. Planujemy jeszcze inne wycieczki dla pracowników. Proszę pamiętać, że to jest rok jubileuszowy, więc będzie się działo. Przygotowujemy już różne ciekawe atrakcje dla pracowników na wrzesień. Uczestnicy 8. spływu kajakowego już nie mogą się ich doczekać.